Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z book haulem, czyli pokażę Wam wszystkie książki, które pojawiły się u mnie w ostatnim czasie i będzie tu ich, myślę, około 40 plus minus, więc postaram się szybciutko Wam o każdej coś opowiedzieć. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie, bo tak patrzę na nie i są tu różne gatunki, więc myślę, że będzie ciekawie. Możemy zacząć od książki, z którą Reading Vlog pojawił się na kanale dosłownie chyba 2 dni temu. Jest to Akademia Mrocznych Zaklęć, Próby Śmierci, czyli pierwszy tom z serii od wydawnictwa Winidia. I nie będę Wam o niej dużo mówić, bo tak jak powiedziałam, jest Reading Vlog z pełną recenzją tej książki, ale powiem tylko tyle, że jest to fantastyka młodzieżowa, bardziej kierowana do tej młodszej młodzieży. Ja już czuję, że jestem za stara na tę książkę i czułam to podczas czytania, ale dla młodszych osób myślę, że będzie to naprawdę fajna fantastyka, nic szczególnego, ale tak, żeby siąść, przeczytać, wciągnąć się i dobrze się bawić, to na pewno jest ok. Poznajemy tutaj pewną rodzinę, której nie powodzi się za dobrze. Ojciec jest do tego chory, matka nie żyje, najstarszy brat też zginął i mamy tutaj naszą główną bohaterkę White, która została właśnie z ojcem i ze swoim młodszym rodzeństwem. I pewnego dnia do ich domu przychodzi list. List z wezwaniem do akademii. No ale jest to fantastyka, więc ta akademia też nie jest zwykła. Tylko mamy tam pewną magię. I dzieją się tam różne rzeczy. I tyle Wam powiem. Zapraszam na vloga, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Jak już jesteśmy przy wydawnictwie Winidia, to musimy poświęcić chwilę na Niewidzialne życie Adileru od V. Schwab. Czyli książka, która swoją premierę będzie mieć chyba 24 lutego. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam tutaj dat. Chcę Wam pokazać, jak pięknie jest wydana. Ma barwione brzegi. Wygląda przepięknie. Mamy ją w twardej oprawie. I teraz najlepsza część. Czy Wy to widzicie? Ta książka jest niesamowita. Już nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Winidia, zrobiliście świetną robotę z wydaniem tej książki, bo jest po prostu wow. Uważam, że to jest jedna z piękniejszych książek, jakie wydano w Polsce, jakie ja widziałam przynajmniej. I tutaj nie wiem wiele o tej książce, ponieważ wiem jedynie tyle, że mamy tutaj historię Adi, czyli dziewczyny, która zawarła pakt z diabłem, dzięki czemu i może żyć wiecznie, ale już nigdy nie będzie zapamiętana przez nikogo. Brzmi to genialnie. V. Schwab jest naprawdę świetną pisarką, więc już nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co tu zrobiła. Dalej cegła, która ma ponad 800 stron i biały papier, niestety, więc moje oczy podczas czytania będą płakać. Ale tak, w końcu przyszła na mnie pora i muszę to przeczytać. Czy jesteście na to gotowi? Gra o tron, ale się odbija. Gra o tron George'a R.R. Martina. Ja nie oglądałam serialu. Jakoś tak ominął mnie ten cały hype. Obejrzałam chyba tylko pierwszy odcinek. 2 razy. Nie wiem. Tylko tyle obejrzałam. Po prostu miałam podejścia 2 do tego serialu. I jakoś tak pomyślałam, nie, pierwsze przeczytam książkę. Więc ją mam i będę czytać. Trochę mnie to przeraża, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym roku się uda. Teraz książka, którą nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, w book haulu. Wiem na pewno, że był z nią reading vlog i jest to Kobieta w białym kimonie, Anne Jones od wydawnictwa Kobiecego. Jeśli jakoś szczególnie interesuje Was ta książka, to zapraszam też na reading vloga, tutaj Wam go gdzieś podstawię. Mamy tu historię prowadzoną z 2 perspektyw. Pierwsza perspektywa to młoda dziewczyna Naoko, żyjąca w latach 50. XX wieku w Japonii, z bardzo bogatej i poważanej rodziny, która zaplanowała jej już, wiecie, całe życie, nawet to, za kogo ma wyjść. Natomiast serce Naoko należy do całkowicie innego mężczyzny, z którym nie powinna być i z którym jej rodzina nie widzi przyszłości. Więc na pewno jest w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. I z drugiej perspektywy mamy czasy współczesne, już poznajemy tutaj Tori, która też nie jest w dobrym punkcie swojego życia, ponieważ jej ojciec umiera. W międzyczasie przekazuje jej pewną informację, list, który no, wpływa bardzo mocno na jej życie. Przepiękna historia, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Uważam, że autorka poradziła tu sobie niesamowicie, ale tak jak mówię, nie chcę się tutaj rozgadywać na temat tych książek. Przeczytajcie koniecznie, a jeśli chcecie się dowiedzieć się o niej więcej, to tak jak mówię, jest reading book. Dalej książka, którą już mam u siebie, ale w innym wydaniu i są to Bracia Karamazow od Fiodora Dostojewskiego. Niestety wydawnictwo MG, bo właśnie z tego wydawnictwa mam to poprzednie wydanie, z niewiadomych przyczyn dla mnie skraca książki. I tutaj ta książka ma ponad 900 stron, prawie 1000. Ta od wydawnictwa MG ma niewiele ponad 500 chyba. Nie wiem, dlaczego to robią i dlaczego nie piszą
o tym żadnych informacji na okładce, bo jak ja wydaję pieniądze na książkę, to mam nadzieję, że to jest pełna jej wersja, a jeżeli nie jest pełna, to chcę informacje, tak? Więc ja tego nie rozumiem, jak ktoś chce mi to wyjaśnić, to piszcie, bo bardzo chętnie się dowiem, o co tutaj chodzi. Ale tak, pomyślałam, że nie będę czytać tamtego wydania, tylko już przeczytam to pełne, mam nadzieję, że to jest ok, polecaliście mi właśnie to, więc wzięłam. Ja twórczość Fiodora Dostojewskiego poznałam już w liceum i zrobiła na mnie wrażenie, więc mam nadzieję, że ta książka, która jest jego ostatnią książką, spodoba mi się równie bardzo. Tutaj mamy historię, w której mamy trzech braci, których łączy morderstwo ojca. Co się tam więcej dzieje, nie wiem, ale już nie mogę się doczekać od dawna. Zaczęłam ją nawet czytać przed tym, jak przyszedł do mnie ten egzemplarz. Zaczęłam ją czytać w e-booku, ale doszłam do wniosku, że wolę egzemplarz papierowy, więc na pewno za niedługo się za nią wezmę. Kolejna książka to prezent od jednej z moich obserwatorek, Apolonii. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję za tę książkę. I już nie mogę się doczekać, aż przeczytam ją w okresie świątecznym, bo właśnie na ten okres sobie ją zostawiam. Jest to książka Bez ciebie, to nie święta, Beth Reckless. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. I tutaj mamy historię dwóch sióstr. Jedna z nich kocha święta i nic nie jest w stanie po prostu zepsuć jej tego nastroju świątecznego. Nawet chłopak jakiś z sąsiedztwa, który zachowuje się jak Grinch. I mamy też jej siostrę bliźniaczkę bodajże. Tak. Która jest pracoholiczką i też w tym okresie świątecznym planuje odkryć to, co ukrywa przed nią jej chłopak. Czy ja to przedłożyłam, to zdanie, mam nadzieję. Co dalej się tam dzieje, nie wiem, ale przypuszczam, że mamy tu wątek romantyczny. Pewnie to jest jakaś zwykła obyczajówka z wątkiem romantycznym, ale na święta takie książki są idealne. Następnie mam dwie książki Jakuba Małeckiego. Pierwsza z nich, Tordza, historia Szymona, 7-letniego chłopca, który czeka na powrót jego rodziców oraz jego babci Tośki, której historię tu poznajemy i te historie w jakiś sposób się splatają, w sensie życia. Albo historię ich, Szymona i Tośki, coś takiego. O tej książce już słyszałam najlepsze opinie, jeśli chodzi o książki Jakuba Małeckiego. Ją po prostu wszyscy mi polecali po przeczytaniu Horyzontu, więc już nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Druga książka to Joseph, ale o niej nie wiem kompletnie nic. Przeczytam wam tylko, co jest tutaj na górze. Dresiarz Grzegorz, biznesmen Kurz, albo Kurs, Kurz, nie wiem, stary Maruda. I ten czwarty. Doborowe towarzystwo w jednej sali szpitalnej. Ich historia byłaby jednak zupełnie inna, gdyby nie włączył się w nią jeszcze ktoś. Joseph Conrad. Jego obecność zmienia tutaj wszystko. Wiecie, że od początku tego roku zaczytuję się w Wiedźmina i chciałabym skończyć całą tę serię w tej pierwszej połowie tego roku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Więc oczywiście nabyłam książki i kupuję sobie po jednej, po skończeniu jednej idę po kolejną i to mnie jakoś tak bardziej motywuje do czytania tych książek, więc mam tutaj już Ostatnie życzenie, przeczytałam Miecz Przeznaczenia, w ogóle Ostatnie życzenie przeczytałam dwa razy, bo pierwszy raz w tamtym roku, Miecz Przeznaczenia, Krew Elfów i teraz będę czytać Czas Pogardy. Ja Wiedźmina uwielbiam i zakochałam się w tej serii tak jakby na nowo, bo już Ostatnie życzenie w tamtym roku, gdy czytałam, bardzo mi się podobało, ale w tym roku jakoś inaczej odebrałam tę książkę i bardziej zachęciła mnie do kontynuowania tej serii i po prostu się zakochałam i będzie to jedna na pewno z moich ulubionych serii. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni aż do ostatniego tomu, bo uwielbiam. Kolejna książka to fantastyka młodzieżowa, o której słyszałam po prostu milion pozytywnych opinii na każdym kroku, czyli Do gwiazd Brandona Sandersona. Historia, w której poznajemy Spence, młodą dziewczynę, która żyje w świecie, który jest atakowany przez kosmitów i obrona tego świata toczy się w przestworzach, gdzie po prostu piloci w myśliwcach próbują ocalić ludzkość, tak? I tutaj Spence chciałaby też zostać takim pilotem, jednak przez przeszłość jej ojca ma to utrudnione w jakiś sposób, ale jednak coś tam się chyba udaje i jakiś tam przyczyni się jakoś do ochrony tego świata i ludzkości. Nie wiem więcej, ale to już brzmi ciekawie, więc już nie mogę się doczekać. Następnie mam cztery książki, które kupiłam dosłownie za grosze od jednej z dziewczyn na Instagramie, która prowadzi konto o dramach koreańskich, więc jeśli was interesuje ten temat, to tu zostawiam wam jej nazwę i zapraszam was do niej serdecznie. Była tak miła, że odsprzedała mi całą serię Czarnego Maga Trudy Canavan, którą bardzo chcę przeczytać i też prequel do tej serii, czyli Uczennica Maga. Ta seria zapowiada się tak ciekawie, że ja nie mogę. Mamy tutaj świat, gdzie co roku ulice są czyszczone z jakichś, wiecie, bezdomnych osób, włóczęg, uliczników, żebraków i są one czyszczone przez magów. I gdy odbywa się takie właśnie wydarzenie, jakaś
Dziewczyna rzuca kamieniem z całej siły do jednego z magów i ten kamień przenika przez jakąś tam tarczę czy przez coś i go trafia. Jest to zdarzenie nie do pomyślenia i za wszelką cenę chcą znaleźć nieszkolonego maga, który chodzi po ulicy i coś z nim zrobić. Ale nie wiem co, ale to brzmi tak ciekawie, że ja nie mogę, już nie mogę się tego doczekać. Więc jak widzicie, mam dużo książek, których nie mogę się doczekać i trochę za mało czasu, żeby je czytać. Następnie mam książkę z wydawnictwa Tajfuny, ponieważ czytałam już jedną książkę z tego wydawnictwa, czyli Gąsienicę. Podobała mi się, była bardzo intrygująca, więc pomyślałam, że chcę sięgnąć po coś jeszcze. I mam tu Ministerstwo Moralnej Paniki Amandy Lee Coe. Nie wiem, czy dobrze przeczytam nazwisko autorki. Kupiłam ją w ogóle w Toruniu, w księgarni Kawka i Spółka, do której bardzo serdecznie Was zapraszam. Cudowna atmosfera. Kupiłam tam też tą piękną zakładkę, bo już w ogóle zaczęłam czytać tę książkę. Ale odłożyłam, bo doszłam do wniosku, że nie jest to czas na nią, ale na pewno do niej wrócę i zacznę ją po prostu od nowa wtedy. Mamy tu napisane, że autorka pisze o wszystkim, co w życiu najważniejsze, o miłościach tych zapomnianych, przegranych, nieakceptowanych, niewidzialnych granicach, które boimy się przekraczać, społecznych problemach, o których głośno można mówić tylko w formie literackiej zabawy, o historii, z różnych perspektyw, głosami tych, którzy zazwyczaj są uciszeni, o tym, że wcale nie każdy czuje się w domu, jak u siebie. Brzmi to, ja mam ciary, jak to w ogóle przeczytałam, nie wiem czemu jakoś tak ten opis już brzmi pięknie, więc mam nadzieję, że książka będzie tak samo dobra. Zapomniałam jeszcze o jednej książce od wydawnictwa Winidia, czyli Syn Nieskończoności Adama Silvery. Również z tą książką jest reading vlog na kanale, więc tam Was zapraszam, jeśli chcecie poznać pełną recenzję. Tutaj mamy fantastykę młodzieżową. Świat, w którym żyją różni ludzie z różnymi mocami magicznymi. Są niebiańscy, czyli osoby, które po prostu urodziły się już z tymi mocami, ale są też widma. Osoby, które zdobyły tę moc, czyniąc niedobre rzeczy. Nie chcę Wam tu dużo zdradzać, więc nie będę tak mówić szczegółowo i dokładnie. I mamy tutaj dwójkę naszych głównych bohaterów, którzy są dzień przed swoimi 18 urodzinami i bardzo chcą, żeby ta moc się u nich objawiła, a moc objawia się właśnie do dnia 18 urodzin. Jeżeli do tego czasu nie objawi się ta moc, to znaczy, że już prawdopodobnie tej mocy nie będziesz miał. I tyle Wam powiem. Nie będę nic zdradzać, bardzo przyjemna, nic niezwykłego, troszkę chaotyczna. Styl Adama Silvery jak zawsze świetny i tyle Wam powiem. Następna książka została w Krakowie, po prostu gdzieś mi się zawieruszyła i zapomniałam wsadzić jej do walizki. Jest to Gentleman w Moskwie, czyli historia mężczyzny, który chyba traci swój majątek w jakiś sposób i uczy się żyć na nowo, w nowej rzeczywistości, w nowym otoczeniu, bez tego wszystkiego, z czym wcześniej przyszło mu żyć. I tyle wiem. Wiem, że to jest książka naprawdę podobno przepiękna. Rosyjska literatura, która zbiera naprawdę świetne opinie, więc już nie mogę się też doczekać, jak ją przeczytam. Już w tamtym roku się na nią czaiłam, więc cieszę się, że ją mam i że będę mogła w tym roku się z nią poznać. Dalej mam tutaj Trzech Muszkieterów w tym wydaniu. Nie wiem, czy to jest dobre wydanie, czy nie, ale kupiłam go w Dedalusie. Dajcie mi znać, czy polecacie czytać tę książkę w innym wydaniu, czy to też jest ok, bo sama nie wiem. Na pewno nie są to książki, za które wezmę się jakoś w najbliższym czasie, ale chciałam je po prostu mieć na półce, do tego w Dedalusie są naprawdę w dobrej cenie, więc po prostu przy okazji je wzięłam. I mam jeszcze jedną książkę, którą zostawiłam w Krakowie i to jest Śmierć Żydów od wydawnictwa Czarnego, gdzie autorka chyba napisała esej na podstawie fotografii z masakry Żydów na plaży w pobliżu Lipawy, chyba coś takiego. Jest to taka cieniutka książeczka, ale myślę, że będzie bardzo dużym bagażem emocjonalnym, szczególnie jeśli kogoś interesują te tematy. I następnie mam reportaż od wydawnictwa Czarnego o nabożeństwach z wężami w południowych Apalachach. Tutaj mamy opisane nabożeństwa, gdzie ludzie podczas odprawiania tych nabożeństw brali do rąk śmiertelnie niebezpieczne węże. Robią też oni inne rzeczy, typu wypędzanie demonów, jakieś proroctwa, uzdrawianie, więc jest to bardzo ciekawy temat. Nie słyszałam o tym reportażu nigdzie, więc tym bardziej jestem go ciekawa. Jeszcze jest taki cieniutki. Zobaczymy, na pewno za jakiś czas przeczytam. I następnie mam też kolejny reportaż, czyli Żony Polarników, 7 niezwykłych historii, Carrie Herbert. I mamy tu napisane, że są to czasy wielkich odkryć polarnych i kobiety, które porzuciły konwencjonalną rolę pani domu, by u boku mężów najznamienitszych polarników uczestniczyć
uczestniczyć w podboju krainy wiecznego śniegu. Jakoś tak nie wiem, czemu zaciekawił mnie ten reportaż. Nie przypuszczałam, że te tematy mogą mnie zaciekawić, ale jednak, więc też przeczytam. Jeśli ktoś z was czytał, to dajcie mi znać, co sądzicie o tym reportażu, bo też o nim nigdzie nie słyszałam. Kolejna książka to fantastyka, która też jest tą jedną z lepszych i bardziej polecanych, czyli Imię wiatru Patryka Rothfussa. Nie wiem o niej za wiele, praktycznie nic, jedynie tyle, że poznajemy tutaj historię życia pewnego wielkiego maga, więc prawdopodobnie nic wam to nie mówi, ale tak, tyle wiem i nie chcę nic więcej wiedzieć, bo jakoś tak, nie wiem, do tej książki chcę podejść nie wiedząc kompletnie nic. Niestety też ma białe strony i to jest wielki grubas, więc nie wiem, kiedy przeczytam, ale mam nadzieję, że mi się w tym roku uda. Następnie mam thriller od wydawnictwa Muza, Dlaczego właśnie ja, gdzie poznajemy kobietę, która pewnego dnia dostaje telefon z kostnicy, żeby zidentyfikować zwłoki i jest pewna, że to jest ciało jej chłopaka. Jednak gdy przyjeżdża, okazuje się, że to nie jest ciało chłopaka, tylko obcej osoby, obcej kobiety, która podała ją z niewyjaśnionych powodów jako kontakt w razie wypadku. Brzmi to dość tajemniczo, więc na pewno jak będę miała ochotę na jakiś thriller, to sobie potem sięgnę. I mam też drugi thriller od wydawnictwa Muza, który aktualnie czyta mój tata, chyba. Bo nie wiem, nie mam go tu w pokoju, a do Krakowa go nie brałam. I jest to tuż za ścianą, gdzie mamy jakiś konflikt między sąsiadami, pewnie tam jakieś zabójstwa i różne takie rzeczy. Ja lubię takie thrillery po prostu w momencie, gdy mam na nie ochotę, gdy chcę sobie przeczytać coś luźnego, co mnie po prostu wciągnie, zaangażuje i będę tam miała jakąś zagadkę do rozwikłania, to wtedy sięgam sobie po takie thrillery, więc potem na pewno też kiedyś sięgnę. Wiecie, że przeczytałam ostatnio Wojnę Makową, w końcu skończyłam i przepadłam, naprawdę. Była to świetna książka, więc od razu wtedy poszłam do sklepu i kupiłam drugi tom, który przeraża mnie swoją objętością, bo mamy tutaj chyba 700 stron albo 800, no ale przeczytam, bo już nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, co tam się dalej dzieje. W pierwszej części poznajemy młodą dziewczynę Rin, która jest sierotą, mieszka tam ze swoją rodziną, tam chyba ciotką czy kimś tam, osobami, które nie traktują ją zbyt dobrze, chcą ją wydać za mąż za jakiegoś starszego mężczyznę i Rin może albo zrobić właśnie to i wyjść za niego za mąż, albo próbować dostać się do akademii tam wojskowej. I oczywiście Rin wybiera tą drogę, którą ona sama pragnie, czyli akademię, elitarną akademię, do której niby dostaje się byle kto. No i oczywiście można się domyślić, że jej się udało i tam różne rzeczy się dzieją. I tyle wam powiem, nie będę wam mówić więcej o tej części, no oczywiście nic wam nie powiem, bo jest to druga część serii, ale zachęcam zainteresować się nią, bo jest to coś świetnego. Musiałam przerwać na chwilę nagrywanie, więc jeśli kadr się zmienił, to przepraszam. Tutaj mam kolejną książkę, którą dorwałam w Stokrotce i jest to Ania z Zielonego Wzgórza, Ania ze Złotego Brzegu, czyli kolejna część tam z serii właśnie Ani z Zielonego Wzgórza. Dorwałam ją za całe 9,99. Ja chcę zebrać tę serię właśnie w tym wydaniu. Nie walczę o to jakoś bardzo, ale gdy już trafi mi się w ręce, to biorę. Dalej mam coś, co zaczęłam już czytać. Jest to Zorza Polarna Filipa Pullmana, czyli pierwsza część serii Mroczne Materie. Poznajemy tutaj Lairę, tak się chyba wymawia imię tej dziewczynki, która ma swojego daimona w zwierzęcej postaci. Ja jestem dopiero na początku, więc tak naprawdę powiem wam, że mało wiem o tej książce. I ona odkrywa jakąś intrygę w momencie, gdy tam chyba wyrusza w poszukiwania swojego uprowadzonego przyjaciela. I co się tam dalej dzieje, nie wiem, ale no jest to bardzo popularna seria, jest nawet serial na Netflixie na jej podstawie, więc coś w tym musi być. I ja to poznam i dowiem się, co w tym jest. Dalej mam kolejną fantastykę, czyli Uczeń Skrytobójcy Robin Hood, książka, którą polecaliście mi na Instagramie, ponieważ dałam wam tam pudełeczko z poleceniami i była tam między innymi ta książka. Poznajemy tutaj chłopaka, który jest synem księcia, jednak na dworze królewskim jest on bardzo źle traktowany, jak wyrzutek, ale potajemnie jest szkolony na skrytobójcę. Strasznie głośno się zrobiło na tej klatce schodowej i pewnie wy to wszystko słyszycie. Nie wiem, na czym skończyłam, ale chyba powiedziałam wam wystarczająco, bo mój tata hałasuje kluczem dalej. Tak, bo tata na chwilę wszedł do domu. Ale wydaje mi się, że wystarczająco wam powiedziałam. Brzmi to... Teraz słyszycie puszka, który się tu pojawił. Co jest, gościu? Chcesz się tu pokazać? Chłopcy, no chodź, przywitaj się! Tak, więc puszek nam będzie teraz towarzyszył. Dobra, skończmy już mówić o tej książce, bo najwidoczniej los nie chce, żebym powiedziała coś o niej więcej. Dalej mam książkę dla dzieci, czyli Ratownicy Czasu Justyny Drzewickiej.
Tak, Ratownicy czasu Justyny Drzewickiej. Książka dla młodszego czytelnika, fantastyka, która ma uczyć też historii. Mi o niej powiedziała Wiktoria z Bukami i bardzo mnie zaciekawiła, też ją czytała i jej się podobała, więc też pomyślałam, że sobie kupię i zobaczę, jak tutaj autorka zachęciła młodych ludzi do poznania historii właśnie w taki fajny, fantastyczny jakiś sposób. Bo te dzieci tutaj właśnie mają chyba podróżować w czasie i właśnie w taki sposób mają poznawać tę historię, nie wiem, ale jestem bardzo ciekawa. Dalej mam reportaż. Reportaż od wydawnictwa Czarnego Jacka Hołuba. Niegrzeczne historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Mi tę książkę już dawno temu chyba polecała Sylwia Teachbook, tak mi się wydaje. I teraz się nią zainteresowałam bardziej przez różne sytuacje, które mają miejsce w naszym kraju. Myślę, że warto czytać tego typu książki i się bardziej jeszcze uświadamiać w tym temacie. Więc na pewno za niedługo wezmę się za tę książkę, bo uważam, że temat jest bardzo ważny. Dalej mam książkę, której pozwólcie, że opisu wam nie przybliżę, tylko przeczytam wam fragment. I jest to Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Książka, która bardzo mnie interesuje. Mamy tu napisane, że Vuko Drakainen, przepraszam, jeśli przekręcam nazwiska i imiona, samotnie rusza na ratunek ekspedycji naukowej badającej człekopodobną cywilizację planety Midgard. Pod żadnym pozorem nie może ingerować w rozwój nieznanej kultury. Trafia na zły czas. Planeta powitała go mgłą i śmiercią. Dalej jest tylko gorzej. Trwa wojna bogów. Giną śmiertelnicy. Odwieczne reguły zostały złamane. Jak to brzmi niesamowicie! Już nie mogę się doczekać, dlatego mamy tu ilustrację. Ja nie mogę, to jest pięknie wydane, naprawdę tak, więc będę czytać na pewno. Dalej mam książkę Brandona Sandersona, Z mgły zrodzony. Ja tak ciężko mi powiedzieć, o czym ta książka jest, bo sama nie do końca wiem. Mamy tu jakiś świat, który już jest całkowicie chyba zniszczony i dzieją się tam straszne rzeczy. Poznajemy tu właśnie z tego z mgły zrodzonego, który jest jakimś złodziejem i jakimś urodzonym przywódcą i chce pozbawić przywództwa ostatniego imperatora. Ale ja totalnie nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę, więc przepraszam, ale wam tego nie powiem, bo ten opis też mi za dużo nie mówi, więc po prostu przeczytam i się dowiem. Następnie mam Królestwo Mostu, Daniel L. Jensen, które kupiłam w Auchan, bo była tam promocja na książki właśnie z galerii książki i została tylko ta, więc pomyślałam, że wezmę, bo to była jedyna pierwsza część jakiejś serii. Tutaj mamy historię młodej dziewczyny, która, księżniczki Lary, która była szkolona na bardzo niebezpiecznego szpiega i musi w pewnym momencie przez pewne wydarzenia zdecydować, czy stanie po stronie króla, czy po stronie ludu. Ale ja o tej książce w ogóle mało słyszałam przed zakupem, więc tak naprawdę wiem tylko tyle z opisu i na pewno nie będzie to książka, po którą sięgnę jakoś teraz, ale fajnie ją mieć po prostu na półce, jak przyjdzie mi na nią ochota. I ostatnia już książka to Wybrańcy Weroniki Roth, autorka, od której ja jeszcze nic nie czytałam, więc tym bardziej jestem ciekawa tej książki. Wiem też, że Zuza ją czytała i jej się podobała, więc mam nadzieję, że mi też się spodoba. Brzmi bardzo luźno i bardzo tak po prostu fajnie. Mamy tutaj piątkę ludzi, wybrańców, którzy zostali wytypowani, żeby tam z kimś walczyć. I historia zaczyna się w ogóle chyba 15 lat później, gdy już świat wrócił do normy i wszyscy już mogą normalnie żyć, ale im jest ciężko, ponieważ oni dalej mają te magiczne moce, na które nie ma zapotrzebowania teoretycznie, ale coś tam się jeszcze dzieje. Brzmi to jak taka po prostu historia dla młodzieży, przy której po prostu mamy się dobrze bawić, więc mam nadzieję, że to tutaj dostanę. Więc tak, to są wszystkie książki, które ostatnio się u mnie pojawiły. Pewnie o jakiejś zapomniałam, ale zawsze wam wspominam o nowych książkach, czy na Instagramie, czy na YouTubie, więc raczej nic nie pominęłam. Jak widzicie, jest tu najwięcej chyba fantastyki, bo moja faza na fantastykę dalej trwa. Mam nadzieję, że się nie skończy, bo dobrze mi się czyta te książki. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli czytaliście któreś z tych książek, które mi polecacie, które nie, od których powinnam zacząć, a które odłożyć na później. Piszcie mi wszystko w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!